Witajcie kochani, witam was z pola. No dużo nie ponagrywam, bo widzę, że baterię mam rozładowaną, za chwilę mi padnie, ale chciałbym dzisiaj wam pokazać, że jesteśmy na polu, jesteśmy w trakcie początku wykopek, wykopujemy ziemniaki. Zobaczcie, jak to wygląda. Żadna rewelacja. Dziś zdecydowaliśmy się wykopać dwie odmiany. To tak logistycznie, żeby nam się na przyczepie to nie mieszało, nie było trzech odmian, tylko dwie. To jest odmiana Iris. Także tak one wyglądają. Ziemniaki zarośnięte, ale to chyba wszędzie w tym roku. Jest właśnie plaga z chwastami. To było wtórne zachwaszczenie. Ziemniaki... powiem szczerze, że Iris w tym roku mnie rozczarował. Jest to drugi raz, drugi rok, drugi sezon po wzięciu z centrali. Sadzone są drugi rok, więc jeszcze powinny dać siebie wszystko. No, rok był trudny, wiadomo. A tutaj obok mam odmianę Connect, ale jak to się zaczęło, co to za odmiana? To tutaj wrzucę wam nagranie w momencie, gdy sadziłem te ziemniaki. Tu za mną jest kawałek pola. No dzisiaj postanowiliśmy, że weźmiemy się za sadzenie ziemniaków. Mam kupione ziemniaki, zaraz tylko muszę rozpakować. Straszny wiatr. Connect. Poczytałem sobie coś niecoś na temat tej odmiany. To bardzo, bardzo się nadaje, jest polecana właśnie przy takich uprawach ekologicznych. Nie zagłębiałem się dlaczego, co i jak. Mogę się tylko domyślić, że prawdopodobnie tutaj nie wymaga stosowania jakichś oprysków, czyli jest odporne na różnego rodzaju zarazę, być może na stonkę ziemniaczaną. No zobaczymy, wszystko to wyjdzie w praktyce, aczkolwiek na razie nie chcę tutaj nic zdradzać. Po prostu tak mi się wydaje. No i mamy tego sporo. Tutaj na przyczepce, także będziemy sadzić. Tutaj mam 100 kg kupionych tych ziemniaków. Zobaczymy, co to z tego będzie. Mam jeszcze irysy oraz Queen Anna. Irysy miałem w ubiegłym roku z centrali wzięte. Trochę tego mam. No i Queen Anna, która mi się też bardzo dobrze sprawdziła. Także zaczynamy. Słuchajcie, pole jest przygotowane. Skowronek nam tutaj dopinguje, pomaga, towarzyszy, więc tylko teraz pogody. No, pogoda jest dzisiaj wiecznie, więc trochę pewnie będzie tutaj się kurzyło. No zobaczymy. Także widzieliście, słyszeliście, a tak one niektóre wyglądają. Odmiana myślę, że taka średnio wczesna, nie są wczesne, nie są późne. Łęty z tych wszystkich odmian, które tutaj mam, nie powiem wam wszystkich, jakie nie pamiętam dokładnie. Tu brat się bardziej zajmował tym wszystkim. Tutaj rejestrował, gdzie które są zasadzone. Przyjeżdżał tutaj także. Te ziemniaki nie pamiętam, ale chyba nawet nie były pryskane od stonki. I teraz tak, taka moja refleksja. Zobaczcie, tutaj pokażę wam fragment właśnie przekopanych redlin ziemniaków. To jest kopaczka elewatorowa. Właśnie tam stoi sprzęt, kopaczka elewatorowa, dwurzędowa. I tak, gdy kopałem, zwróciło moją uwagę to, że ziemniaki leciały z jednej strony, sporadycznie z dwóch, tak jak na przykład tutaj. To nie jest to wina właśnie sadzarki, że ona przerzuca ziemniaki na jedną stronę, tylko widziałem, żeby spore takie miejsca były, gdzie nie było ziemniaków, ale gdy przyszedłem tu, spojrzałem się na te wszystkie, nie wiem czy będzie widać, na te wszystkie norki, to chyba dochodzę do wniosku, że wiem, kto jest winowajcą właśnie tej sytuacji, że przez sporą część właśnie redliny, zobaczcie tutaj, cały rządek, nora przy norze, jest to wszystko pokopane. Tu jest nawet czynny, zobaczcie, kanał i sobie po prostu zrobiły stołówkę. Gdy weszły w jedną redlinę, to po prostu w niej siedziały i szły. Tak jak pamiętam kiedyś taką sytuację, że zostawiłem pietruszkę na zimę, wiosną zadowolony, że będę miał świeżą natkę pietruszki. Przepraszam. Ale to nic bardziej mylnego, słuchajcie, bo
w zimę sobie jakaś myszka czy tam jakiś gryzyn sobie szedł i tak jedną za drugą, bądź jedną przed drugą, jedną zjadł ten gryzoń i po prostu następną. I cały żołądek tylko został śladów. Ale mamy również pędraki. Także ziemniaki są pokaleczone, mocno są pokaleczone, ponadgryzane. Także no ja się tutaj nie martwię, no bo mam jak gdyby komu oddać te uszkodzone ziemniaki. Jest dużo takich średnich, małych, no to za średnie takie typowe sadzeniaczki. Takie ziemniaki pójdą na sadzeniaki. Tu mamy właśnie zjedzone. To jest prawdopodobnie właśnie przez pędraki, bo te różnego rodzaju gryzonie to raczej zjadały środek, zostawiały samą skórkę. Tak samo się dzieje z marchewką. To samo miałem w ubiegłym roku z marchewką. To taka ciekawostka, powiem wam, że ze wszystkich właśnie tych warzyw takich okopowych, korzenistych, to właśnie marchewka najbardziej im smakuje i jedzą marchewka. Także gdyby nie było gdyby tu była marchewka, to prawdopodobnie te ziemniaki by były nieruszone, zajmowałyby się marchewką. Także no może taki plan na drugi rok, żeby zasiąść sobie tutaj marchewkę na tych rzędach ziemniaków, ale nie, no to tylko taki żart, dowcip i tak dalej, bo raczej to nie będzie możliwe. No i tutaj tak planuję jeszcze w przyszłym roku zasadzić ziemniaki. Tutaj mam niewielką, co prawda, ale pryzmę obornika, który leży od wiosny, od wczesnej wiosny. Właściwie jeszcze zimą tutaj go wywoziłem. Jest go niewiele, mam jeszcze troszkę zgromadzone w domu, przy domu. To tu będę chciał to pasek taki, powiedzmy, do tej pryzmy nawozić mniej więcej wielkości, szerokości tej. A tam zbierają, rodzinka zbiera, ekipa zbiera ziemniaki. Ale wracając do tych moich planów na przyszły rok, że po prostu będę chciał sobie tak, powiedzmy, do pośrodku pola zasadzić ziemniaków, tak żeby nie było na tym samym miejscu. Przesunę się obok, także będzie takie lekkie zmianowanie, płodozmian i tak dalej. Coś nam popadało, z czego co widać, no troszkę mi się język plącze. Troszkę nam popadało, ale nie jest rewelacyjnie, jak widzicie. Są gdzieś tam głębiej grudki jeszcze suchego piachu. Spadło tu około 6,5-7 litra. To było przy domu, tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, ile spadło. Ale deszczyk był taki drobniutki, kaloryczny, padał całą noc i później przez sporą część dnia. No, tak jak słyszycie, padało kilka godzin, a spadło go około 7 litrów, więc nie był intensywny, był drobniutki, co spowodowało, że ziemia tak sukcesywnie się napiła, przyswoiła wodę. No i właśnie teraz jest taka sytuacja, że nam się nie kurzy, tutaj nie pyli, wiatr nie rozwiewa, bo dziś jest zimno. Coś po weekendzie nadają jakiś znowu powrót ciepła. No miejmy nadzieję, że się zrobi ciepło. Były już pierwsze przymrozki z niedzieli na poniedziałek. Mieliśmy pierwszy przymrozek, także zsiakało mi dynie, zsiekało mi pomidory. No i jeszcze taką ciekawostkę na koniec wam powiem, że szklarnię miałem otwartą. W szklarni nic się nie stało, świetnie. Kwitną mi jeszcze ogóreczki, te, które odbiły, dynia, cukinia, pomidory. To wszystko kwitnie, chociaż szklarnia była otwarta. Poraziło tylko przy samym wejściu z jednej strony, a z drugiej strony przy drugich drzwiach samą gałązkę, która wystawała na zewnątrz. Także taka ciekawostka. To by było na tyle, słuchajcie. Także taka troszeczkę delikatna odmiana po tych filmach kulinarnych. Mam pomysłów, mam przepisów jeszcze do pokazania, do zrealizowania jeszcze kilka. W trakcie realizacji tych rodziły się nowe, także pomysłów mam sporo. No mam nadzieję, że coś tam się wam przyda, zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Także to by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego razu. Trzymajcie się ciepło i zdrowo.